Nieważne, ile dziś mamy lat, każdy z nas kiedyś będzie emerytem. Ludzie starsi to nasz wielki skarb. Obniżymy cenę leków. Wprowadzimy kartę seniora, która umożliwi darmowy wstęp do kina i do teatru. Rozbudujemy sieć uniwersytetów trzeciego wieku. W końcu znacząco podniesiemy renty i emerytury. Z pozoru niewinna rozmowa to klasyczny przykład tego, jak zaczyna się przestępstwo, popularnie nazywane na wnuczka. Jego ofiarami padają starsze osoby, a kwoty, jakie tracą, sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.